To jest Maria. A to jest jej pies Kulka. Są niemal moimi sąsiadami. Jeszcze 2 tygodnie temu lokal, który Marii przydzieliło miasto, nie przypominał mieszkania. A Maria nie do końca wiedziała, co z tym zrobić. Z pomocą przyszli ludzie, którzy postanowili zmienić jej życie. Błyskawicznie zebrano ponad 70 tysięcy złotych. Jak wygląda życie Marii dzisiaj? Dowiecie się z materiału telewizji Rzecz Jasna. Zapraszam, Sebastian Radzimiński. Dzień dobry. Cześć, psiaku. Dzień dobry. Tak, jesteśmy sąsiadami, więc przyszedłem z ciastem sąsiedzkim, które wczoraj mama zrobiła wieczorem, więc przyniosłem nam ciasto trochę dla osłody. Oczywiście się już ci podaję rękę, tylko tak, o może podam ciasto. O, cześć, jestem Sebastian. Ładnie się tutaj dzieje. Tak, wszystko się oczywiście nagrywa. Tak, mam tutaj kilka pytań, które chciałbym ci zadać. Pierwsze pytanie brzmi, co się stało, że musiałaś porzucić mieszkanie w Poznaniu i wrócić tutaj do Ostródy? W skrócie rzecz ujmując, pracowałam wzrokiem, straciłam wzrok, więc musiałam się doprowadzić, ponieważ wynajmowałam dom. No i co? No i po prostu jak tracisz pracę, to trzeba się wyprowadzić, jak się nie ma środków na dalsze utrzymanie. No i właśnie do tego chciałem przejść, jak wyglądało twoje życie do w zasadzie końca września tego roku. Czym się zajmowałaś później już po wprowadzce? Jak to wszystko wyglądało, że w ogóle się tutaj znaleźliśmy? Jeżeli chodzi o samą Ostrudę, no tak jak wspomniałam, jeżeli pracowałam wzrokiem, a wzrok straciłam, samo przystosowanie się do jakby pracy dalszej po prostu trwa. Tak? To nie jest tak prosto, jak zgaśnie ci światło, że jakby wykonujesz te czynności, które wykonywałeś dalej tak samo. Tak? Ja nie potrafiłam nawet telefonu odebrać, a pracowałam w branży IT, pracując na bazach danych. W związku z tym można sobie mniej więcej wyobrazić, z czym się wiąże początkowo utrata wzroku dla organizmu, dla mózgu, pierwszy szok. Tak? No i wróciłam do Ostródy, ponieważ jest to moje rodzinne miasto i tutaj najlepiej jej znam. Stwierdziłam, że będzie mi najwygodniej się tu poruszać. Mam tu paru przyjaciół, bo paru, ale jednak. I po prostu no, będzie mi łatwiej stanąć na nogi. Tak? Także główny wybór Ostródy był taki, ponieważ miałam jeszcze jedną możliwość. Było to pod Poznaniem, w miejscowości Września. Pomoc zaproponowały mi tak naprawdę tylko 2 osoby, bo tak naprawdę wylądowałam bez dachu nad głową. Miałam 30 dni na wyprowadzkę z mieszkania i byłam praktycznie 60 dni po utracie wzroku, więc musiałam udźwigać parę poważnych spraw, gdzie trzeba było odsunąć emocje i podejmować decyzje no, dość sprawnie. Skąd się wzięłaś tutaj na ulicy Garnizonowej akurat w Ostródzie? Jak to się stało? No ja jestem osobą, która jest bardzo nastawiona na działanie. Jestem zadaniowa, to mi chyba troszeczkę z doświadczeń poprzednich gdzieś tam też w krew weszło. No i z koleżanką dżentelmeńską, w której aktualnie mieszkam, umówiłam się, że i pomoc, wsparcie i zamieszkanie u niej, powiedziałam, że będzie to okres 2 lat. Bo wiadomo, że siedzieć komuś na głowie, Bóg wie ile, no to no nie jest na pewno niczym fajnym nie określić tego, ile będziemy razem ze sobą funkcjonować, bo myślę, że jestem przekonana i widzę nawet teraz, dla niej to była bardzo duża zmiana również, że ktoś, gdzie sama mieszka, nagle się wprowadza cała ekipa, bo kot, pies i ja w pakiecie. Także było to duże wyzwanie. No i stwierdziłam po prostu po tym, jak w czerwcu, znaczy pod koniec maja, dokładnie 29 się wprowadziłam do Ostródy, to stwierdziłam, że w okolicy gdzieś mniej więcej sierpnia, jak ochłonęłam troszeczkę po tym takim no, dużym, jak mówię, szoku po powrocie, no to nie jest tak, że człowiek od razu działa, musi troszeczkę usiąść, jak się mówi, popłakać, pomyśleć, co dalej.
Poszłam po prostu na spotkanie do Urzędu Miasta Ostróda, na zwykłe spotkanie, co wtorkowe, z petentami, z panem burmistrzem. Postanowiłam po prostu porozmawiać, czy byłaby jakaś szansa wsparcia mojej osoby po to, abym mogła stanąć na nogi. No tak to się zaczęło. No i się zaczęło, a potem już okazało się, że jest mieszkanie, może inaczej, jest lokal, no ale ten lokal chyba nie do końca nadawał się do życia, a dzisiaj już coraz bardziej przypomina mieszkanie. Jak to się stało? No tu muszę powiedzieć, że od mniej więcej lutego tego roku, bo mieszkanie to mam od grudnia zeszłego roku, czyli roku 2022. W lutym roku 2023 sama wydzwoniłam, też dzięki pewnej spostrzegawczości, ale jednak były to również moje działania, mi tym nie pomagał. Miał mi pomóc w remoncie jeden ze znanych marketów budowlanych, którego nazwy nie mogę na ten moment wymienić, bo nie mam zgody. Panowie przyjechali, obejrzeliśmy mieszkanie, stwierdziliśmy, co trzeba wyremontować, ustaliliśmy plan działania, oni dają części, ja zbieram na garaża dla fachowca, czyli tą część finansową na zapłatę za wynagrodzenie za pracę. Czyli za wykonanie remontu fachowcowi, a oni jako market dostarczają materiały budowlane. To była jedna z wersji, którą próbowaliśmy robić. Natomiast wiadomo, że i korporacja, i proces decyzyjny, i to był też czas wiosna-lato później, więc urlopowy, troszeczkę się wszystko wydłużyło. Ja w międzyczasie w kwietniu tego roku pojechałam na rehabilitację 4,5-miesięczną, nie tylko rehabilitację fizyczną, ale również zawodową, gdzie uczyłam się nowego zawodu, ponieważ oprócz jakby organizacji kwestii mieszkaniowych, ja działałam równolegle, aby zwiększyć swoje kompetencje i jednak wrócić do pracy po prostu, tak? No i wracając w sierpniu z tego wyjazdu, otrzymałam informację, że od tego marketu, o którym wspomniałam, że jednak remont jest za poważny na oddział tej firmy, no i muszą skierować mnie do fundacji, która podejmie się być może nie wiadomo, bo to była kwestia decyzji, ale wpadłam w kolejkę w tej fundacji, gdzie czekałam na decyzję, czy zostanie wyremontowane to moje mieszkanie, czy nie. To był sierpień, końcówka sierpnia teraz tego roku. No i ja, mając uzbierane te 30 tysięcy, bo miałam 10 tysięcy, moi znajomi uzbierali między sobą, miałam 4,5 tysiąca fundacji i 15,5 tysiąca miała dołożyć moja koleżanka z Poznania, z którą kiedyś zawodowo miałyśmy dużo do czynienia, zresztą poznałyśmy się na studiach. I niestety trochę zbieg okoliczności nieszczęśliwych, teraz widzę, że szczęśliwych, ale na tamten moment wyglądało to tak, że rozpoczęłam remont, bo z fachowcem byłam umówiona na termin rozpoczęcia z początkiem września, to się trochę przesunęło na 18 września, fachowiec wszedł, zaczął pracować, no i po trzech dniach, czterech w zasadzie od rozpoczęcia remontu, czyli zaczęliśmy od hydrauliki, pokupowania części za na razie środki, które były uzbierane. No, otrzymałam informację z fundacji, że niestety nie mogę wydać środków uzbieranych na remont, ponieważ nie jest to sprawa onkologiczna, tak mówi regulamin. Niestety pomimo rozmów moich i informacji, że od początku wiedzieliśmy, na co zbieramy, bo nawet w ogłoszeniu jest napisane, na co zbieramy, no to no niestety ręce tutaj, że tak powiem, zostały przez fundację trochę rozłożone, no bo muszą się trzymać spraw formalnych. Co ja oczywiście też rozumiem, ale było to dla mnie zaskoczenie, bo straciłam 4,5 tysiąca przy budżecie 30 tysięcy, które to 30 tysięcy było dla fachowca na wynagrodzenie i bez części, no spowodowało to dość dużą dla mnie wyrwę w budżecie. Stwierdziłam, że jakoś sobie poradzimy, bo to 4,5 tysiąca, no coś wymyślę na takiej zasadzie. Nie wiedziałam jeszcze co, ale usiądę, pomyślę i pewnie się znajdzie rozwiązanie. No i niestety dosłownie dzień na następny dzień dostałam telefon od koleżanki, o której wspomniałam, która miała uzupełnić pozostałe 15,5 tysiąca, które stanowiło łącznie równowartość 30 tysięcy, bo mam dychę od znajomych, 4,5 było z fundacji i 15,5 miało być od zaprzyjaźnionej firmy, o której wspominałam, tej koleżanki ze studiów. 4,5 mi już wypadło
i zadzwoniła koleżanka na drugi dzień, że niestety, ale odeszło jej paru dużych klientów, otwiera również biuro, no i nie może mi pomóc z tymi 15,5 tysiącami. Czyli tak jakby nie było w ogóle pieniędzy na to, żeby wyremontować. Z otwartym remontem 10 tysiącami złotych, które tak naprawdę okna, które są widoczne, kosztowały 6300, to i tak była bardzo dobra cena przy oknach trójszybowych. Przy zapłaconej już zaliczce, no i po zakupowanym, znaczy na razie, że tak powiem, wziętym na stan materiale na hydraulikę. Mhm. Tak naprawdę miałam tydzień czasu na to, żeby coś zrobić, bo jeżeli nie, musiałam przyjść do pana Darka, który tutaj ciężko pracuje, i powiedzieć, że panie Darku, przepraszam, zapłacę panu za pracę, którą pan do tej pory wykonał, za części, bo to tam było mniej więcej na tamten moment około 2-3 tysięcy, no i kończymy remont. Czyli nie ma pieniędzy, nie ma remontu i nie ma gdzie mieszkać. Nie ma gdzie mieszkać. Szczerze powiem, że miałam duży moment załamania w tym czasie, no bo już myślałam, że będzie dobrze, a się jednak okazało, że się wszystko posypało. I zaczęłam rozmawiać z koleżanką Ewą, która współorganizuje tutaj te wszystkie działania razem z tobą, Sebastian, i z koleżanką Kamilą. No i powiedziałam mi, że chyba nie dam rady psychicznie, bo po prostu nie mam już jak wymyślać, co mogę zrobić, żeby było ok, bo moje pomysły, moje możliwości się po prostu skończyły. I co się stało, że jednak się okazało, że da się coś zrobić? No, Ewa narobiła trochę zamieszania pozytywnego, czyli podzwoniła tutaj, tak ogólnie powiem, po Ostródzie. Może bardziej z pytaniem, czy coś da się zrobić, bo przecież dziewczyna nie może zostać w takiej sytuacji. Tak trafiła na pana dziennikarza, pana Tomka, którego też pozdrawiam. Wrócili do mnie z telefonem, czy chcą udzielić wywiadu. Szczerze powiem, że bardzo się obawiałam, bo nie jestem osobą publiczną, nigdy nie byłam i raczej tak nie za bardzo lubię opowiadać o swoim życiu, a już na pewno nie na tak szeroką skalę. No i co? No i stwierdziłam, że w zasadzie nie mam wyjścia, trzeba przełamać się, trzeba w duchu powiedzieć sobie, to nic strasznego, podziel się historią, może kogoś jeszcze przy okazji wesprzesz. Natomiast była to bardzo ciężka dla mnie wewnętrznie decyzja, bo 20 lat radziłam sobie sama. No i teraz powiedzieć na forum, że przepraszam, ale nie dałam rady, pomóżcie, jest bardzo trudne, bardzo trudne. No ale zdecydowałam się, no bo z tyłu głowy, po wielu też rozmowach z Ewą, z taką koleżanką Justyną, przepraszam, jak jeszcze kogoś nie wymienię, stwierdziłam, że faktycznie trzeba walczyć do końca, być może jest to jakaś furtka. Nie wiedziałam, co się wydarzy, nawet spodziewałam się raczej, że spotkam się bardziej z tak zwanym hejtem, no bo jednak jestem osobą, jak to się mówi, po studencku ogarniętą i co ja tutaj, gdzie chcę te ręce wyciągać, po co, tak, do ludzi, którym też nie jest łatwo w dzisiejszych czasach, bo jest inflacja, jest wszystko. No ale jednak stwierdziłam, że zaryzykuję, spróbuję, no bo tak naprawdę nic innego już mi nie zostało, trzeba walczyć o siebie do końca. Ja po prostu muszę mieć dach nad głową, to jest najważniejsza rzecz, żeby mogła stanąć na nogi, niezależnie od działań, jakie toczę równolegle, tak? Mam na myśli tutaj możliwość rozpoczęcia pracy i zmiany zawodu, czy też bardziej dokwalifikowania. Mhm. A jak wygląda twoje życie dzisiaj? No, oj. Tak, zmieniło się o 180 stopni w tydzień czasu. Jest to szokujące znowu dla głowy, przyznam szczerze, bo jest dużo rozmów, spływa dużo pomocy. Spływają telefony do mnie, również rozmawiam z ludźmi, którzy pomagają. Każdy jest po pierwsze pod wrażeniem. Mam bardzo dużo słów otuchy, ale takich szczerych, nie takich na zasadzie będzie dobrze, tylko takich naprawdę z głębi serca płynących, to się czuje. Wspomniałaś o tych słowach otuchy i nawet mam tu wydrukowane kilka komentarzy, które pojawiły się i na Facebooku pod artykułem, i na profilu, na którym prowadzona była zrzutka, na którym udało się zebrać ponad 70 tysięcy, i chciałbym, abyś kilku z nich posłuchała. Pan Przemek pisze: Pani Mario, życzę Pani przede wszystkim dużo zdrowia, pozytywnej energii, odzyskania wzroku. Niech się Pani nie poddaje. Pozdrawiam serdecznie, Przemek. Ania dopisuje: wszystkiego dobrego. Pani Marysiu, jest Pani niesamowita. Oby remont sprawnie przebiegł i mogła Pani jak najszybciej cieszyć się nowym mieszkaniem. Anonimowe dwa
komentarze. Pięknie pani opowiada, pomimo swoich problemów, to pani raczej dodaje otuchy. Dziękuję. Powodzenia, trzymam kciuki za ciebie, dzielna dziewczyno. Dasz radę. To tylko 4 komentarze, a jest ich o wiele więcej. Pani Agnieszka na Facebooku pisze, udostępniam i dużo siły pani życzę. Jest pani bardzo dzielna. Pani Katarzyna pisze, trzymam kciuki Marysiu, wysyłam też grosz wsparcia. Marcin pisze, bardzo miła i inteligentna kobieta. Musimy pomóc i uzbierać dużo, dużo więcej niż trzeba. Pani Ania dopisuje, tylko brać przykład. Kolejne komentarze. Wspaniała kobieto, trzymam kciuki, pisze pani Grażyna. Żeby wszystkie twoje marzenia się spełniły, pozdrawiam serdecznie. I tu kolejny anonimowy. Ciepło i optymizm bijący od pani to najlepszy budulec nowej przestrzeni, tej materialnej i nie. Reszta się na pewno dozbiera. Powodzenia i buziaki. PS. Pieseł cudny. I pani Dorota pisze, zdrówka dla pani i głaski dla pieska. Warto pomagać. Więc pies oczywiście miał tu swój wątek. I kolejne komentarze. Wiki pisze, poszło, powodzenia i niech się spełniają twoje marzenia, jesteś bardzo dzielna. Kas pisze, życzę pani ogromu siły i zdrowia, zasłużenie, mieszkanie będzie niebawem piękne, jestem tego pewna. I pani Magdalena, bardzo poruszający komentarz. Bardzo pani dziękuję. Zobaczyłam pani tragedię i to, jakie ciepło i pozytywną energię ma pani. Pomimo wszystko, podziwiam panią z całego serca. Życzę pani i psiakowi cudnego mieszkanka, bo ciepło i kochająco już jest. Te komentarze się oczywiście mnożą. Mam ich o wiele więcej. Niesamowita kobieta, super kobieta. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości. Jaka silna, podziwiam, wszystkiego dobrego. Silna z pani kobieta, jestem pełna podziwu dla pani. Życzę powodzenia i dużo zdrowia. Super kobieta, ogromny szacunek. Znam Marię, pisze Rafał. Niesamowita kobieta, trzymam kciuki. No i co chciałabyś tym wszystkim ludziom powiedzieć? To tylko wycinek tych prawie 500 komentarzy. Co byś chciała tym ludziom powiedzieć na to? No tutaj dużo pojawia się o sile. Ja bym chciała serdecznie przede wszystkim powiedzieć wam, że to wy jesteście bardzo silni. Nie sądziłam, że po prostu tak wiele osób się zbierze. Myślę, że optymizm i siła przyciąga siłę i optymizm, także ja myślę, że wszyscy ci ludzie są również zdolni do tego, aby dźwignąć czasami problemy, jakie nas spotykają i mam nadzieję, że też będą patrzeć kategoriami rozwiązań, choć czasami naprawdę nie jest po prostu prosto. Także ja tak naprawdę dzięki tej sile, którą poczułam, dużej wdzięczności, jaką mam w sobie, ale sile ludzi i przede wszystkim optymizmowi też jakby ruszam dalej i dostałam takiego powera, jakby mi ktoś podłączył butlę z azotem pod silnik, także czy co to tam się podłącza. W każdym razie jestem ogromnie wam wszystkim wdzięczna, bardzo dziękuję. Ja po wykończeniu tego mieszkania, to tak od siebie dodam, że mam ogromne marzenie podziękować każdemu z was z osobna, odnosząc się do was po imieniu, w zależności w jaki sposób występujecie w mediach, pod którymi pisaliście do mnie to wszystko. Choćby to trwało wiele godzin i składało się z nie wiadomo ilu odcinków, bo pewnie tak będzie, skoro jest tak dużo tych informacji do mnie i ciepłych słów. Też chciałabym od siebie do każdego personalnie coś skierować. Także pozwólcie mi tylko, proszę, na troszeczkę zakończenie tego szumu. Niech kurz opadnie, jak to się mówi, i na pewno jeszcze z wami się skontaktuję. Natomiast na ten moment ogromnie dzięki za wielką waszą siłę. Czasami myślałam, że sama jestem trochę na tym świecie taka silna i jak to się mówi, hej do przodu. Natomiast widzę, że was jest więcej. Także cieszy to bardzo, że człowiek nie jest sam, nawet w tej sile i w tym takim uporze, w cieple, w pozytywnej energii. Także po prostu jakbym mogła, to by was wszystkich uścisnęła, ale będzie to ciężkie. No to kwestia podsumowania. O czym dzisiaj marzysz? Na ten moment marzę po prostu o tym, żeby usiąść już w swoim fotelu, w tym mieszkaniu i móc sobie ugotować moje pierwsze danie, ponieważ uwielbiam gotować. Jestem, kuchnia to jest moje królestwo. W związku z tym najbardziej marzę o tym, żeby zrobić sobie coś dobrego do jedzenia w końcu i usiąść wygodnie w fotelu i chwilkę odpocząć.
Czy już myślałaś, jakie będzie pierwsze danie albo pierwsza piosenka, którą sobie tutaj włączysz po remoncie? Jeżeli chodzi o danie, to szczerze powiedziawszy mam całą listę i podejrzewam, że zakończy się to zupełnie inaczej. Natomiast bardzo lubię tak po prostu zupę ogórkową, więc na pewno będzie jako pierwsza. Nastawię zakwas na chleb, ponieważ jestem osobą też, która piecze chleby swoje. Upiekę chleb, to jest tak może, bo nie da się jednego niestety wybrać. No i zrobię pieczeń. Super. To tak z takich rzeczy. A jeżeli chodzi o piosenkę... O piosence jeszcze nie myślałam, jestem troszeczkę daleka od samej kwestii piosenki. Jest to dobra akustyka, ja mam bardzo dobry słuch. Trochę nie mam na razie sprzętu za dobrego, żeby na czymś puścić, więc na razie może dlatego nie myślałam o piosence, ale na pewno będzie to coś z tak zwanego chilloutu, czyli takie uspokajające, wyciszające, gdzie będzie można sobie po prostu odetchnąć. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. No, myślę, że słów więcej nie potrzeba. Zapytałem wszystko, o co miałem zapytać. A czy mogę coś jeszcze dodać? Oczywiście, to już tak prosto od serca. Tak troszeczkę nie potrafię się, wiecie, nie udzielałam za dużo wywiadów, jak to się mówi, i jeżeli zapomniałam o kimś, to strasznie przepraszam, a przede wszystkim zapomniałam też o tobie, Sebastian. Kamilę Ewę wymieniałam jako sprawcy, przepraszam, że to tak może określę, nie chodzi mi, żeby to nieładnie, ma to pozytywne... Współwinni tego zamieszania, które żeście rozprzestrzenili, za co wam bardzo dziękuję, bo o tyle, o ile Kamila zna mnie ponad 20 lat, Ewa zna mnie co prawda chyba 2 lata, już nawet nie liczyłam tego nigdy jakoś tak miesiącami. Natomiast mamy wspólne pasje z dziewczynami, mamy wspólne tematy związane z rozwojem osobistym. Ty się, Sebastian, w ogóle znalazłeś skądś, tak jak to się mówi teoretycznie, nie wiadomo skąd. Natomiast ja myślę, że nie ma przypadków i wam też dziękuję. I wy też będziecie na tej liście, o której mówiłam, podziękowań, które będę nagrywała. Dziękuję też póki co tajemniczemu Andrzejowi, o którym na razie nie będę mówiła więcej. Jemu też bardzo serdecznie z serduszka dziękuję za w sumie otoczenie mnie taką opieką. My również bardzo, bardzo dziękujemy. Dołączamy się do tych podziękowań oczywiście dla wszystkich tych doskonałych, dobrych ludzi, którzy wsparli tutaj potrzebującą Marię. No chyba Państwo widzą, że było warto. Dziękujemy Państwu serdecznie.